Trenerze, jak możemy ocenić dzisiejsze spotkanie z zespołem z Kijowa? Na pewno kolejny materiał do analizy. Myślę, że przeciwnik się stanął na wysokości zadania i zawiesił wysoką poprzeczkę. Bardzo agresywny mecz. Żadna ze stron nie odpuszczała. Myślę, że piękna w tym futbolu dzisiaj. Za dużo oglądać nie można było. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, zamknęliśmy pewien okres ciężkiej pracy i widać to było w trakcie meczu, gdzie tej przyjemności z gry u naszych zawodników było mało. Było to wkalkulowane jakby w ten dzisiejszy sparring. Ważne na pewno to, że udało się znowu zagrać na zero z tyłu i strzelić jedną bramkę. Małe straty. Oktawian myślę, że w dniu jutrzejszym bądź pojutrze będzie już 100% gotowy do treningu, także to też pozytywny aspekt, a my zrobimy swoje. Cały czas pracujemy ciężko w tygodniu i sprawdzamy pewne rozwiązania w sparingach. Dzisiaj kilka rzeczy się udało, kilka nie do końca, niektóre w ogóle nam nie wyszły, ale jesteśmy jeszcze w drodze, że tak powiem, do tego, co chcemy osiągnąć. Andrzej, powiedz, jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie z Dynamem Kijów, bo moim zdaniem ten mecz nie należał do łatwych. Bardzo ciężkie spotkanie. Nie wiem, czy mi bardziej zmęczony, czy przeciwnik lepszy niż parę dni temu. Dobre jest to, że wygraliśmy, ale na pewno trener znajdzie dużo momentów, w których zagraliśmy słabo, także teraz na pewno trener będzie to analizował, a my dalej się skupiamy na pracy. Powiedz mi, jak ty się czujesz tutaj w Turcji, bo twoja forma ewidentnie jest wysoka, dlatego że co spotkanie zdobywasz gola? No akurat ostatnie dwa mecze to grałem w ataku, to może to też jest taka przyczyna tego, że strzeliłem bramki. Pamiętam, że rok temu też w Turcji strzelałem bramki i może fajnie by było grać w Turcji, nie? Dobrze się czujesz na tej pozycji wysuniętego napastnika? No to jest, akurat gramy takim systemem, gdzie za sobą mam dwie dziesiątki, tak naprawdę gramy trójką napastników, dość wysoko. Próbujemy te założenia trenera wszystkie zrealizować i dobrze się czuję, wiadomo, jak całą wiosnę nie grałem na pozycji napastnika, to w tych meczach też daje z siebie wszystko i tyle. Dzięki wielkie. Dzięki.